Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. ...by też pokusić je o bezpośrednie uderzenie. Jest czteroosobowy mur graczy Ruchu. Spójrzmy raz jeszcze w Rubel. Trafia właśnie w ten mur. Jeszcze poprawka, ale to już bardzo nieudane uderzenie. Wydawało się, że będzie dośrodkowanie. Wróbel zdecydował się na uderzenie z dużej chmury, mały deszcz. No nie było to dobre wykonanie. Kolejne takie zagrania. Ładnie tutaj próbował Janoszka Mokrzycki wzdłuż bramki. Był Biskup. Jest jeszcze Kowalski! Gol! Marcin Kowalski! 16 minuta! Obejmujemy prowadzenie w derbach, ale to... Ładnie rozegrali niebiescy, świetnie zaczyna się to spotkanie. Po tym pierwszym rozgrywanie piłki. No i przynosi to efekt, bo wyłuskuje piłkę Foszmańczyk. Jest Mokrzycki. Wszystko tak na granicy straty, ale zaraz mamy piłkę Mokrzycki. Uderzenie z ostrego kąta. I teraz Polonia może dziękować Brzozowi. Rubel prosto pod nogi Mokrzyckiego, ten od razu przed siebie. O, tutaj niebezpieczne starcie. Co zrobi sędzia? Ojej, ależ nam się teraz skomplikowało to spotkanie. Michał Biskup ukarany czerwoną kartką. No, wysoko uniósł nogę. Niepotrzebnie. Chciał oczywiście zaatakować piłkę, ale trafił. Starajmy się trochę inaczej. A jednak dośrodkowanie Janoszka, uderzenie głową, gol! 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 I pomyliłem się. Kacper Będzieszak, 2-0! I pomyliłem się, proszę. Jednak dobrze, że dośrodkowaliśmy, dobrze, że ta piłka została skierowana w pole karne, fatalna. Z podobnego miejsca, znów Janoszka, teraz na bliższy słupek, a może by była to próba. I prowadzimy 2-0. Znów dobrze. Kasolik, pośliznął się Kawula, ale tam też sporo niebieskich koszulek, gracze Polonii muszą nieco wycofać, wrzutka, no i już jest gol kontaktowy, w 40 minucie cieszy się Patryk Stefański. Źle, źle. Złą godzinę to powiedzieliśmy, że... Im lepiej wychodził jak nam. Środkowanie z narożnika, piłka trafia w poprzeczkę. Ależ mieliśmy teraz szczęście piłkarską mądrością wyjść na drugie 45 minut, bronić tego korzystnego wyniku, a może uda się jeszcze, będzie jeszcze okazja ku temu, by zaskoczyć bramkarza Polonii. Teraz jednak trzeba bronić własnej bramki, ależ tutaj szczęście, bo Bielecki się pomylił, nie wykorzystali tego nasz... Dobrze, tutaj Kowalski nie dał się tutaj nabrać na żaden zwód. Zdołał tam oddać jakiś z przodu, może Daniel Paszek, który też ma szybkość, ma dribbling, może by tutaj szarpnął kilka razy z przodu. Właśnie po to, aby tą Polonię odstraszać. Oj, teraz groźnie, bo ostro zaatakował. Popatrzmy. Kolejna wrzutka, zakotłowało się tam, jest Lachowski, jest Będzieszak, jest Mokrzycki. Wybijamy tę piłkę, no i może teraz piłka trafiła w Idzika. Idzik na połowę Polonii, jest Paszek, nie ma spalonego, bo jest po drugiej stronie Mokrzycki, Paszek do zamykającego Mokrzyckiego, Jezus Maria, co tu się stało? Myślę, że ten gol już by zakończył to spotkanie, a teraz po drugiej stronie mieliśmy furę szczęścia, naprawdę. Lachowski. Szykuje się kolejna, ostatnia już zmiana w zespole z Bytomia, do wejścia gotowy. Jednak losy meczów w końcówkach gracze Polonii w tym sezonie także już tego dokonywali. Popatrzmy, kolejne dośrodkowanie. Udaje się wybić tę piłkę. I co? Jest tam przewinienie w polu karnym, chyba na Kawuli. Popatrzmy, dośrodkowanie. Wybijają piłkę niebiescy. Jest jeszcze tam jeden z graczy Polonii. Jeszcze jedna próba. Popatrzmy, piłka nad bramką. I koniec! Koniec! Derby dla Ruchu! Dowieźli niebiescy to prowadzenie przez 65 minut, grając w osłabieniu. Koniec jeszcze daleko, jeszcze z trochę spotkań przed nami. Cieszmy się tym meczem, tym zwycięstwem, bo niebiescy naprawdę pokazali dzisiaj wielki charakter. Zostawili na pewno na boisku mnóstwo sił, bo gra w dziesiątkę zawsze wymaga wielkiego poświęcenia, dawania z wątroby.